dzisiaj wieczorem odbył się tutaj w Kozie Głowach na parkingu spektakl Teatru Tańca Flexstep, który działa od 8 już lat w Gminnym Ośrodku Kultury Sokół. Był to spektakl My. W naszych spektaklach zawsze poruszamy takie aktualne problemy ludzi, stosunki międzyludzkie, to co się dzieje wokół nas, nawet na takim blokowisku jak tutaj. Dlatego pokazujemy to właśnie w takich miejscach. Czy to na skateparku, czy to tutaj już drugi czy trzeci raz na tym parkingu. Przede wszystkim chcemy pokazywać teatr tańca, czyli coś, co jest nam najbliższe. Podobało się Pani to widowisko? Jasne. Moim zdaniem to jest takie zetknięcie ze sztuką w okolicach, które dużo mówią, także jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Nie wiem, czy wszyscy widzowie są wystarczająco dojrzali, żeby oglądać takie spektakle. Jestem pewna, że niektórzy nie zrozumieli do końca tego, co artyści chcieli przekazać, ale mimo wszystko wydaje mi się, że odbiór publiczności i wrażenie, jakie ten spektakl wywołał, był bardzo pozytywny. Czym inspirowała się Pani tworząc tę choreografię? Zawsze interesuje mnie człowiek, który jest dla mnie na pierwszym miejscu, i wszystkie jakby barwy człowieczeństwa i tego, co może człowiek wnieść, co może zabrać, co może przynieść. Ta osoba w tym płótnie, co tak tańczyła, tak. To na czym to polegało, że mnie zainteresowało? Płótno jest czymś, co nas okrywa, naszą skorupką. Czasami z tej skorupki wychodzimy i okazuje się, że w tej skorupce, jak jesteśmy, możemy być bardzo różni, tak? Wychodząc z tej skorupki, okazuje się, że widać naszą twarz, naszą powierzchowność, tak? Nasze rysy. Sztuka jest po to, żeby trafiała do każdego w bardzo indywidualny sposób. Spektakle powinno się bardzo indywidualnie odbierać, tak? Po to jest sztuka, po to ją tworzymy, po to są spektakle, żeby właśnie każdy widz znalazł sobie coś w tym spektaklu.